Czas na społeczeństwo. Rozmowa Krzysztofa Wostala. Stowarzyszenie Bonafides i Fundacja Transgresja zapraszają. Dzisiaj Czas na społeczeństwo gości w Warszawie. Gości na niewidzialnej wystawie. Spotykamy się z dyrektor niewidzialnej wystawy, z Małgorzatą Szumowską. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam drogich słuchaczy. Co to jest niewidzialna wystawa? Skoro niewidzialna, to znaczy, że jej nie widać. Co wy pokazujecie na wystawie, której nie widać? No tak właśnie. Prowokacyjnie zapytam. Dobre pytanie. Niewidzialna wystawa to jest taki, zawsze mówię, twór edukacyjno-kulturalno społeczny, który ma za zadanie zbliżyć do siebie dwie różne perspektywy. Perspektywę osób niewidomych, naszych przewodników, którzy prowadzą po naszym wspólnym świecie, bo ja zawsze mówię, jest jeden świat, są różne perspektywy. Często spotykam się z tym, że mówi się, świat osób niewidomych. Dla mnie osobiście nie jest to do przyjęcia, choć są osoby, które się z nami nie zgadzają, ponieważ ja uwielbiam zbierać wszystko w jedną, fajną, wesołą, pozytywną masę, a nie dzielić. Więc ustalmy, że jest jeden świat i różne perspektywy i tę perspektywę osób niewidomych przychodzą, doświadczają, sprawdzają, oglądają osoby widzące, czyli nasi goście. I tak już od 8 lat uczymy w jaki sposób osoby niewidome, właściwie pokazujemy w jaki sposób osoby z dysfunkcją wzroku żyją, funkcjonują na co dzień. Osoby niewidome i słabowidzące, dla wielu naszych gości, zresztą przyznam, że to jest dosyć ciekawe, dla mnie to również było pierwsze doświadczenie, kiedy poznałam niewidzialną wystawę, która przyszła do nas z Budapesztu i pojechałam tam na takie, powiedzmy sobie, szkolenie. To był, szczerze powiedziawszy, pierwszy moment, kiedy ja w ogóle doświadczyłam spotkania z niepełnosprawnością w ogóle, wiecie, bo jakby nigdy wcześniej nie poruszałam się w tym obszarze, ja zawsze byłam społecznikiem, ale funkcjonowałam na trochę innych płaszczyznach, zajmowałam się innymi rzeczami. No i właśnie, i tak się przydarzyło, że pojawiłam się tutaj, w tym projekcie i wydaje mi się, że jestem tu długo, szczęśliwie, dobrze mi z tym bardzo i mam nadzieję, że mojemu zespołowi również, z korzyścią dla wszystkich, z korzyścią dla naszych gości, bo wydaje mi się, że to wszystko musi spójnie, fajnie funkcjonować razem, jako właśnie to, o czym powiedziałam, jako jeden twór, żebyśmy mogli jak najlepiej przygotować społeczeństwo do tego, że świat jest różnorodny i że trzeba otwierać oczy na tę różnorodność, otwierać oczy także na osoby z niepełnosprawnością wzroku. Ważne i moim zdaniem piękne jest to, co mówisz o tej różnorodności świata i o tej otwartości, o tej wadze, tej edukacji, tego pokazywania różnych właśnie możliwości. Jak wy to robicie na niewidzialnej wystawie? No cóż, pierwsza rzecz to goście muszą zaufać nam w ciemno, jak my to mówimy. Brzmi przewrotnie, ale właśnie tak jest. I poprzez 6 całkowicie wyciemnionych pomieszczeń, które są tak zorganizowane, żeby wiernie odwzorowywać to, co dzieje się w naszym codziennym świecie, dajemy przede wszystkim doświadczenie praktyczne. Bo wydaje mi się, że jest pewna różnica znacząca w takiej sytuacji, kiedy na przykład mamy 4 ściany, zgaszone światło i mamy jakąś taką statyczność sytuacji. To jest troszeczkę bardziej bezpieczne, to też ma oczywiście sens i można czegoś spróbować się nauczyć. Natomiast w momencie, kiedy my wrzucamy, mówiąc tak kolokwialnie, w buty osoby niewidomej i mówimy, ruszamy, tak, działamy, robimy i żyjemy, to jest zupełnie, zupełnie inna płaszczyzna. Nasi przewodnicy, ja tak zawsze mówię, oni są po trosze ochroniarzami tej sytuacji, animatorami kultury, trenerami pewnych umiejętności, pedagogami, psychologami. I to jest niesamowite, bo niektórym wydaje się, że żeby pracować w takim charakterze, wystarczy po prostu nie widzieć. To nie jest prawda. Ja przyznam Wam szczerze, że otaczam się niezwykle inspirującymi osobami. To są ludzie niejednokrotnie bardzo porządnie wykształceni, znający po kilka języków, ale to nie jest jakby też najważniejsze. Doświadczenie życiowe, jakie mają, doświadczenie też zawodowe niejednokrotnie, predysponuje ich do tego, żeby faktycznie tę pracę wykonywać na najwyższym poziomie. Do nas przychodzą bardzo różni ludzie. To są dzieci, to jest młodzież, to są osoby dorosłe, seniorzy. To się wszystko miesza i przenika. Ale tak sobie myślę, może to tak trochę, nie chciałabym, żeby to zabrzmiało patetycznie, chociaż jestem ideowcem, ale to młode pokolenie, które przychodzi tutaj do nas, a przychodzi go całkiem sporo, bo zazwyczaj to jest około 200 dzieciaków dziennie,
w wieku powiedzmy od 9 do, no to już tam górna granica wieku dziecięcego, to jest różnie określane, prawda? To jest ważne, to co oni tutaj, ta lekcja, którą oni odbiorą, to czego tutaj się nauczą, może w nich pozostać lub nie. I jeżeli my dysponujemy fantastyczną kadrą, która potrafi rozbudzić ciekawość, podać taką, może zgodzisz się ze mną, wędkę, to z tą wędką ci młodzi ludzie ruszą dalej, będą być może czegoś szukać. Przede wszystkim będą bardziej uwrażliwieni, będą bardziej skoncentrowani, będą rozumieć, że świat nie kończy się tylko na nich samych i ekranie smartfona, bo tak to niestety wygląda bardzo często. Teraz nie chcę wejść w buty z kolei takiej starszej cioci, która tutaj będzie pouczać. No ale mamy takie bardzo, bardzo, mam bardzo specyficzne czasy, czasy cyfrowe, czasy izolowania się, czasy słabej komunikacji, więc jeżeli my tutaj w ciemności, to też jest bardzo ważne, uczymy bardzo precyzyjnej komunikacji, właśnie bez obrazków, bez żadnej pomocy, gdzie słowo tu jest totalną abstrakcją, to myślę sobie, że dla takich młodych przede wszystkim ludzi, choć nie tylko, to jest bardzo ważna i fantastyczna, powtórzę, lekcja. Tak samo na przykład organizujemy spotkania dla biznesu, dla różnych grup, środowisk z różnego rodzaju firm, korporacji, urzędów, właśnie po to, żeby tej precyzyjnej komunikacji uczyć poprzez takie pozytywne doświadczenie, poprzez też rozbudzanie empatii. Chcemy też jakby skłonić pracodawców, bo wiecie, to jest trochę tak, że do nas przychodzi mnóstwo ludzi, którzy właśnie potencjalnymi pracodawcami mogą być. Jeżeli oni przez godzinę tej wędrówki w ciemności otworzą oczy na to, że w ogóle można wziąć pod uwagę zatrudnienie osoby niewidomej czy słabowidzącej, to jest już nasze wielkie zwycięstwo, bo okazuje się, że te osoby są świetnie zorganizowane, mają pasję, cudownie żyją i potrafią czerpać z tego życia pełnymi garściami, to otwiera jakieś tam możliwości. Ja wiem, że to jest trochę naiwne, co mówię, ale niech na 1000 osób, które do nas przyjdą, wyniesie akurat ten konkretny fragment tej lekcji, o której mówiłam wcześniej, niech wyniesie 10 potencjalnych pracodawców. To uważam, że jest to naprawdę fajna sprawa. Tyle historii, które pokazują pracownicy, którzy są przy okazji osobami niewidomymi, pokazuje, że można. To jest coś namacalnego, to nie jest abstrakcja i świetnie, że rozwiewacie przy okazji różnego rodzaju mity, bo zatrudniając pracownika niepełnosprawnego, który jest świetnym pracownikiem, który świetnie wykonuje swoją pracę, świadczy o tym to, że miejsce to już ma historię, ile? 8 lat? 8 lat, tak. To jednak pokazuje, że taki pracownik może być wartościowy. Wspomniałaś o tym, że w ciemnościach spotykają się tutaj odwiedzające wystawę, czy to dzieciaki, czy to ludzie już dorośli, pracownicy firm, pracownicy korporacji. No i co? Oni siedzą, jakiegoś wykładu słuchają? Jak to w praktyce wygląda? W praktyce wygląda tak, że po prostu ruszamy i żyjemy. Wykonujemy różnego rodzaju zadania, realizujemy pomysły naszych przewodników, bo u nas nie ma narzuconego z góry scenariusza. Scenariusz w pewnym sensie determinuje układ pomieszczeń, ale chodzi właśnie o to, żeby stymulować kreatywność, żeby stymulować myślenie, otwierać, tak jak już wcześniej powiedziałam, otwierać oczy, pobudzać empatię. I w różnych pomieszczeniach nasi goście realizują różne zadania. Chodzi właśnie o to, żeby to było doświadczenie, żeby to była dynamika sytuacji, żeby oni wychodząc po tej godzinie zrozumieli, że kurczę, można, tak? Że da się żyć, że to nie musi być koniec świata. Oczywiście zazwyczaj, wiecie, to jest tak, że wychodzą goście i mówią, wow, jak ja się cieszę, tak, że ja widzę. Super, niech to będzie lekcja pokory. Lekcja pokory dla wszystkich maruderów, którzy codziennie narzekają na coś. Tymczasem moi koledzy, moi pracownicy mają dokładnie te same problemy, a przy okazji nie mogą cieszyć się takimi, wiecie, prostymi rzeczami. Jak widok, nie wiem, ukochanej osoby, załóżmy, czy widok deszczu za szybą. To, co jest istotne i właśnie ty do tego nawiązałeś w pewnym sensie, to są stereotypy. My właśnie bardzo chcemy te stereotypy obalać, bo bardzo często jest tak, że ludzie, pierwsze skojarzenie,
kiedy myślą o osobach z dysfunkcją wzroku, to że są to jakieś takie trochę zaniedbane osoby siedzące gdzieś tam na garnuszku rodziców, które niewiele mogą zrobić, są izolowane od świata. Oczywiście, gdybyśmy zrobili jakieś takie bardzo gruntowne i porządne statystyki, takie osoby by się znalazły. Ale jest mnóstwo, i tu wrócę do tego tematu zatrudniania, jest mnóstwo fantastycznych, zrehabilitowanych psychologicznie, społecznie, zawodowo osób, które są gotowe podejmować genialne, naprawdę ambitne wyzwania na rynku pracy i niech na tym rynku pracy rządzą kompetencje. A ja się spotykam z ludźmi, to nawet takie dosyć świeże doświadczenie, mamy taką fajną przewodniczkę, którą zatrudniłam całkiem niedawno i ona podczas rozmowy w sprawie pracy opowiedziała mi o swoim doświadczeniu, kiedy nie wpisała swojej niepełnosprawności w CV, bo chciała po prostu dostać szansę. I myślę, że to nie jest praktyka jakaś taka bardzo rzadka. I ona została zaproszona już na ostatni etap rekrutacji i przyznała się. Spytała, czy to nie będzie problem. A dostosowanie, bo to było stanowisko biurowe, powiedzmy tak najogólniej, dostosowanie miejsca pracy zajęłoby chwilę. Pracodawca nie ponosiłby kosztów właściwie. I możecie się Państwo domyślić, jaki był finał, skoro pracuje z nami. Zresztą mówi, że szczęśliwa, bo nic nie dzieje się bez przyczyny i bardzo cieszy ją fakt, że pracuje z nami. Natomiast to pokazuje, ile jest jeszcze do zrobienia. Że tematy te są gdzieś tam, wiecie, rozpoczęte, trochę naruszone, ale jeszcze jest mnóstwo rzeczy, które muszą być zrobione, muszą być przedstawione, wytłumaczone pracodawcom. Ja tak się uczepię tego tematu, ale to jest dla mnie bardzo ważne, żeby pokazać, że to właśnie kompetencje mają rządzić, a nie to, czy ktoś jest pełnosprawny, czy niepełnosprawny. Czy każdy może odwiedzić niewidzialną wystawę, czy trzeba jakoś specjalnie się zapisać, gdzie znaleźć informacje w internecie o niewidzialnej wystawie? To zacznę od końca, będzie najłatwiej. Niewidzialna.pl to jest nasza strona internetowa. Aktywnie i prężnie działamy również na Facebooku, Invisible Exhibition, Niewidzialna Wystawa. Tam dużo ciekawostek z naszego życia, bo strona ma charakter informacyjny i rezerwacyjny, tam można dokonać rezerwacji. Można dokonać rezerwacji również mailowo przez info@niewidzialna.pl. Zapraszamy na naszego bloga, blog.niewidzialna.pl. To tyle, jeżeli chodzi o takie informacje, powiedzmy, adresowe. Można nas znaleźć w Centrum Warszawy, komunikacja doskonała, jesteśmy na pograniczu Ochoty i centrum miasta. Wszystkie dane znajdziecie na stronie internetowej, o której przed chwilą kilka słów było. No i co? I warto przyjść. Trzeba rezerwować miejsce, dlatego że tak się szczęśliwie składa, że mamy faktycznie tych rezerwacji bardzo dużo. I żeby mieć gwarancję wejścia, no to faktycznie rezerwacja jest bardzo przydatna. Jeżeli chodzi o granice, my ustawiliśmy taką granicę wiekową, to jest tak 9 lat powiedzmy, dlatego że też nie chcemy, żeby to było takie dzikie przepędzenie młodego człowieka przez ciemność tylko po to, żeby przeszedł. Chcemy, żeby ta młodsza młodzież też coś z tego wyniosła. Więc jakby to jest ta dolna granica, górną granicę determinuje sprawność ruchowa i sprawność komunikacyjna. I to jest tak naprawdę najważniejsze. Wszystkie informacje właśnie dotyczące również tego tematu znajdziecie na naszej stronie internetowej. Serdecznie dziękujemy za te informacje, za spotkanie i bardzo zapraszam do miejsca, które było pierwszym w Polsce. Miejscem, gdzie można troszeczkę doświadczyć, ale przede wszystkim, gdzie można się bardzo dużo nauczyć o życiu bez wzroku lub ze wzrokiem ograniczonym. Dziękuję również za zaproszenie i bardzo serdecznie zachęcam wszystkich i do przyjścia, i raz jeszcze powiem do odwiedzenia Facebooka, bo dużo się dzieje, dużo ciekawostek. Dziękuję również za zaproszenie, bo jest to dla mnie duży zaszczyt. No i mam nadzieję, do zobaczenia. Do zobaczenia. Serdecznie dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszej audycji i przypominamy, że można do nas pisać pod adresy poczty elektronicznej wostal@bonafides.pl oraz krzysztof.wostal@transgresja.org.pl. Do usłyszenia! Do usłyszenia! Do usłyszenia! Do usłyszenia! Do usłyszenia! Do usłyszenia!